No, powstał projekt, gdzie mogliśmy jako Urząd Gminy pozyskać na to pieniądze, więc pozyskaliśmy te pieniądze i rozpoczęliśmy od remontu właśnie tego miejsca spoczynku żołnierzy. To będzie jakby początek naszej, że tak powiem, polityki, którą chcieliśmy wprowadzić w gminie właśnie, żeby odnawiać pomniki w naszej gminie i to jest jakby początek, że tak powiem, odnowienia pomników. Po pieniążki zwróciliśmy się do PKN Orlen, Pamiętamy, Czuwamy, gdzie otrzymaliśmy dotację i przez otrzymanie dotacji możemy dzisiaj odsłonić pomnik, który został wyremontowany i tak jak wspominałam, to jest jakby początek odnawiania miejsc w gminie Goleszów, właśnie pamięci żołnierzy. To znaczy, tutaj znajdował się bunkier partyzancki, dosyć dobrze ukryty. Niemcy przez długi okres czasu szukali tego miejsca. Dopiero gdzieś ktoś się wygadał, do końca nie wiem gdzie, bo nie uzyskałem takiej odpowiedzi. I zrobili tutaj obławę 30 listopada 1943 roku. Większość się rozproszyła, tych partyzantów gdzieś na boki, natomiast 6 osób pozostało tutaj w bunkrze. Niemcy tu dotarli z wszystkich stron, można powiedzieć, otoczyli. Oni nie mieli najmniejszej szans obrony. Została wrzucona wiązka granatów do środka, do bunkra. No i niestety praktycznie wszyscy zginęli. To z opowieści syna pana Poloka, kiedyś, który już też nie żyje niestety, dowiedziałem się, że w momencie jak ich przewozili, a ciągli ich za nogi końmi aż na cmentarz do pośniegu, do Nytka, to jeszcze 2 żyło. Także można powiedzieć, że pochowani zostali żywcem. Pomnik dokładnie w latach, pod koniec lat 50., początek 60. tu powstał, tutaj uczniowie z Ustronia przede wszystkim przywozili kamień, nosili to w plecakach i dzięki jednemu z nauczycieli to powstało, upamiętnione to miejsce. No a nasze koło od roku 2004 organizuje co roku turystyczny Międzynarodowy Marsz Pamięci do pomnika. Taki właśnie odbędzie się za tydzień w sobotę. Także zapraszam wszystkich, będą turyści z Republiki Czeskiej, z Polski. No, zbiera się nad tu różnie, wielokrotnie było ponad 200 osób, niekiedy tylko kilkanaście, to zależy było od pogody. Zawsze taki marsz zakończony jest pieczeniem kiełbasy nieco niżej tam na Podlesiu. Na takim punkcie widokowym. 5 tras jest. Jedna trasa prowadzi z Ustronia Polany wyciągiem na Czantorię i z Czantorii tu do pomnika. Druga trasa idzie z Ustronia Goi pod Małą Czantorią też do pomnika. Trzecia jest dowolna, a 2 trasy idą z 3. Jedna trasa z Wędryni przez Ostry, a 3. od cmentarza właśnie, gdzie pochowani są partyzanci z Nytka. Także spotykamy się tutaj, później na tym ognisku, no i rozchodzą się każdy we własnym kierunku. Także jest zakończenie. Ale o której się mniej więcej spotykacie? O 12 jest spotkanie tu przy pomniku. Czyli te grupy muszą sobie tak wyjść, żeby na tą 12 tutaj dojść? Tak.